Moi drodzy, w ubiegłym tygodniu mieliśmy konferencję duchownych diecezji wschodniej i chciałbym, witając się z Wami ponownie, bo miałem już taką, taki przywilej, taką możliwość podczas apelu ewangelizacyjnego, ale tych pozdrowień akurat nie przekazałem i chciałbym zrobić to właśnie w tej chwili, przekazać pozdrowienia od pastorów diecezji wschodniej, a szczególne pozdrowienia od moich kolegów, z którymi mam możliwość najbliżej współpracować, od pastora Piotra Stachurskiego i bardzo gorące od pastora Mariusza Zaborowskiego. Oczywiście, jeśli macie takie życzenie, pragnienie, to Wasze życzenia zabiorę. Tam, gdzie będę miał możliwość służyć Słowem Bożym, będę mógł takie życzenia przekazać. Moi drodzy, chciałbym nasze. Rozważanie rozpocząć pewną historią. Chciałbym to rozważanie pewną historią was wprowadzić. Otóż ta historia miała miejsce w, dwo, w 2000 roku w kwietniu, kiedy udałem się do pewnego zakładu optycznego położonego w Warszawie na ochocie. To nie była moja pierwsza wizyta w tym zakładzie optycznym, któraś kolejna, chociaż przerwy pomiędzy Tymi odwiedzinami były dość duże. Właścicielem tego zakładu optycznego jest pewien starszy pan. I gdy wszedłem do środka, powitał mnie bardzo ciepło słowami, które zupełnie mnie zaskoczyły: Dzień dobry, panie doktorze. Byłem zaskoczony takim powitaniem, ale odpowiedziałem: Dzień dobry. I w zasadzie nie wiedziałem, jak zareagować. Nikogo nie było w zakładzie po nas, poza mną i tym właśnie panem. I pomyślałem sobie, powinienem sprostować, ale z jednej strony byłem zaskoczony. Powiedziałem, z czym przyszedłem. Pokazałem oprawki okularowe, które uległy uszkodzeniu, i prosiłem o naprawę. No i ta rozmowa, jakby nie rozwijała się w tym kierunku medycznym, więc pomyślałem, na razie nie będę tego. Prostował. Ale gdy ten pan notował, zapisywał datę, kiedy mam odebrać te właśnie oprawki okularowe, miało to nastąpić trzy dni później, zaczął zadawać pewne pytania. No jak, panie doktorze? No dużo pacjentów. I wiecie, w zasadzie nie wiedziałem, co zrobić. Pewna konsternacja, ale niektóre osoby znające mnie wiedzą, że lubię poczucie humoru. I pomyślałem sobie, poczekam i zobaczę, jak ta sama sytuacja się rozwinie. No więc zacząłem odgrywać tę rolę doktora i mówię, no wie pan, jak to na początku tygodnia zawsze pacjenci przychodzą na początku tygodnia, później jest znacznie, znacznie mniej. No więc ten pan kontynuował dalej rozmowę i kolejne pytanie postawił. To chyba nie najlepsza pora, bo no w sumie kwiecień. No więc znowu zacząłem prowadzić taką konwersację z nimi i mówię. No wie pan, no tak ludzie troszkę nie dbają o siebie, już nie biorą czapek, szalików, no i te zmiany temperatur powodują, że też przeziębiają się. I pomyślałem, że to jest dobry moment, kiedy powiem tak naprawdę, że nie jestem doktorem, bo pomylił mnie ewidentnie z pewnie podobną osobą do mnie. I to będzie dobra chwila, kiedy będę mógł powiedzieć tak naprawdę czym się zajmuję. I nawiążę w ten sposób ciekawe relacje, może zaczniemy się po prostu z tej całej sytuacji śmiać. I gdy brałem oddech, żeby już powiedzieć, weszła do zakładu pewna pani, jego znajoma. Przywitała, przywitała się bardzo ciepło, a ten pan bardzo grzecznie mnie po prostu odprawił, ponieważ już zaczęli rozmawiać. Wyszedłem z kwitkiem i z można powiedzieć dobrym słowem od tego Pana do widzenia, Panie doktorze, wszystkiego dobrego mniejszej ilości pacjentów życzę. No i tak po prostu wyszedłem. troszkę niezadowolony. Myślałem, powinienem jakby sprostować tę całą sytuację i obiecałem sobie, że za trzy dni jak będę, to wtedy porozmawiam właśnie na ten temat i wyjaśnię całą tę sytuację. Ale to okazało się zupełnie, zupełnie. Niepotrzebny, ponieważ trzy dni później, jak pojawiłem się w tym zakładzie, usłyszałem dzień dobry. Ten pan uśmiechnął się bardzo szeroko. Porozumiewawczo spojrzeliśmy na siebie. On chyba już wiedział o co chodzi, że mnie pomylił. Prawdopodobnie ta właśnie pani, która przyszła, sprostowała to jego przekonanie, ale przez siedem minut, jakby nie patrzeć, byłem wtedy lekarzem. Rozmawialiśmy o zagadnieniach medycznych, może bardzo tak ogólnikowo, i pomyślałem sobie o tej sytuacji w kontekście słów, które zapisał apostoł Paweł. Bardzo lubię ten fragment Pisma Świętego i myślę sobie, o czym tak naprawdę apostoł Paweł tam mówi. Zawsze, jak otwieram ten tekst Pisma Świętego, próbuję sobie wyobrazić różne sytuacje, w których apostoł Paweł mógł się znajdować. I w jaki sposób reagował podczas kontaktu z ludźmi? Co tak naprawdę chciał nam powiedzieć tymi kilkoma myślami, które mamy zapisane w dziewiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Począwszy od wiersza dziewiętnastego, chciałbym pewien fragment, jestem przekonany, przypomnieć, bo wydaje mi się, że te, te słowa doskonale znamy. 9 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, począwszy od wiersza 19. Czyta: Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Bardzo podoba mi się zwrot w tym fragmencie: Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. Co tak naprawdę Paweł ma na myśli, pisząc takie słowa? Do zboru w Koryncie, ale przecież do każdego z nas czytającego dzisiaj. Czy Paweł oddaje się w jakąś niewolę, mówiąc zarazem o wolności? Co to znaczy dla Żydów być jak Żyd, a dla Greków być jak Grek? Czy ta moja historia, którą opowiedziałem, jest adekwatna? To znaczy to, żebym był lekarzem dla kogoś, kto ma takie wyobrażenie, że właśnie nim jestem? Chyba nie. Chyba nie. Nawet nie chyba, ale na pewno nie. Paweł mówi o dobrowolności służby. Mało tego, czyni pewne rzeczy, aby Ewangelia była bardziej przystępna, aby była bardziej zrozumiała. Używa pewnego języka, który jest po prostu bardziej przystępny. Tak samo postępował przecież Pan Jezus, posługując się ilustracjami. Gdy mówił do rolników, posługiwał się pewnymi ilustracjami. Gdy mówił do rybaków, posługiwał się Znowu ilustracjami, aby zobrazować pewne rzeczy. Mógł przecież użyć języka, który byłby niezrozumiały, ale tak nie czynił. Ja jestem pełen podziwu dla retoryki Pana Jezusa. Myślę, że każdy z nas właśnie wyciąga takie wnioski, czytając Ewangelię, albo czytając chociażby słowa apostoła Pawła, w których próbuje przedstawić prostotę Ewangelii, a zarazem pokazać, Poszczególne składniki, które przybliżają nas do Pana Boga. I widzimy, załóżmy w listach apostoła Pawła, pewną logikę, poukładanie. Gdy otwieramy Ewangelię, widzimy Pana Jezusa, który z jednej strony spotyka Samarytankę i mówi w bardzo otwarty sposób. W Ewangelijana mamy te fragmenty zapisane, ale kilka rozdziałów później, gdy rozmawia z Żydami, mówi o chlebie, który jest dany z nieba. Mówi, że jest wodą życia. Mówi takim językiem, by to było zrozumiałe i dobrze przyjęte. Wydaje się, że właśnie Paweł ma to na myśli. Dla wszystkich stałem się wszystkim. Czasami takie sformułowania mogą kojarzyć się z jakąś postawą oportunistycznego krętacza. Który z niskich pobudek zmienia swoje postępowanie. Zależnie od tego, jak wiatr wieje. Ale przecież Pawłowi absolutnie nie o to chodzi. Mało tego, to właśnie Paweł gani Piotra, gdy ten zachowuje się w taki sposób. Mamy taki fragment w Liście do Galacjan, możemy tę historię szybko przypomnieć, drugi rozdział Listu do Galacjan, i zwróćmy uwagę, na wiersze od 11 po 14. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z Poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: "Jeśli ty, będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?" I znowu wracamy do listu do Koryntian. A więc co miał Paweł na myśli? Wolność Pełnym tego słowa znaczeniu. Z drugiej zaś strony, Paweł, który czuje powołanie, mówi o dobrowolności służby i oddaniu się w niewolę po to, aby pozyskać drugiego człowieka. W drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale i wierszu drugim, warto ten fragment zapamiętać. Ja przytoczę jedno zdanie tylko, które tam jest zapisane. Ten wiersz jest dłuższy, ale pozwólcie na tę jedną myśl. To jedno zdanie. Drugi list do Koryntian, czwarty, rozdział, werset drugi. Apostoł Paweł mówi tak. Nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego. A więc nie chodzi o podawanie się za kogoś innego, jak to miało miejsce w moim przypadku. Ja się może nie podawałem za kogoś innego, ale w pewnym sensie udawałem kogoś, kogoś innego, troszkę zaskoczony tą całą. Sytuacją. Tak więc Paweł mówi o przestrzeganiu prawa, mówi o przestrzeganiu Tory i mówi, że to jest wolność. Ale z drugiej strony mówi, że oddaje się w niewolę. Gdy Paweł przebywał wśród Żydów, używał Tory. Gdy zaś przebywał wśród nie-Żydów, Tora nie była mu wtedy może nie tyle potrzebna. Ale nie używał jej, ponieważ nie byłoby to zrozumiałe. Czy to znaczy, że to był inny Paweł? Nie. Paweł był nadal Żydem. W wierszu 21, pozwólcie, jak z języka oryginalnego tłumacząc dosłownie, ten wiersz 21 brzmi w ten sposób: nie będąc poza ramami Tory, ale przeciwnie, w ramach Tory Mesjasza. Robię to, to, to. Podaje się w niewolę. To jest służba, wolność w Chrystusie, ale poddanie, dobrowolne poddanie, pod to Boże prowadzenie, aby innych pozyskać. Jesienią 1944 roku, niedługo po upadku powstania warszawskiego, przywódcy aliancy prowadzili ożywioną dyskusję na temat przyszłych granic Polski. Gdzieś zakulisowo określano tę kwestię polskim problemem. Churchill przekonywał wtedy Stalina, że należy przywrócić granice sprzed 1 września 1939 roku. Jednak Stalin nie był w stanie tego zaakceptować, ponieważ w roku 1940 zajęte ziemie uznał za ziemię Związku Radzieckiego. A więc temat wracał, ale był praktycznie nie do rozwiązania. Stalin zdawał sobie sprawę, że musiałby część ziem już oddać. Podczas tych trudnych negocjacji Churchill używał różnych argumentów. I między innymi stwierdził, że u boku aliantów zachodnich walczy pokaźna liczba Polaków. To jest dość duża armia. Stalin słyszał te argumenty wielokrotnie i na to kolejne spotkanie dobrze się przygotował. Wydał stosowne rozkazy, na mocy których prawie 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy z dnia na dzień zdjęło mundury armii żołnierza radzieckiego. Włożyło mundury polskie, otrzymali dokumenty wskazujące na to, że są żołnierzami armii polskiej. Mieli jedno zadanie tylko, w zasadzie dwa: nauczyć się języka polskiego i wymyślić sobie jakiś życiorys. Bardzo często sugerowano, aby wskazywano na miasta, które uległy zniszczeniu, żeby nie można było sprawdzić wiarygodności tego. I niektórzy sobie wymyślali, Jakieś historie, że ich rodzice pochodzą z takiego i takiego miasta podczas bombardowania, praktycznie cała rodzina zginęła. Wśród tej armii było, była armia kilku tysięczna oficerów. Temat jednak powracał i Churchill używał kolejnych argumentów. I Powiedział tak, no w porządku, ale obok. Naszych żołnierzy walczą inne jednostki polskie, chociażby lotnictwo czy jednostki pancerne. Stalin z trudem odparł ten argument, ale niedługo po tym spotkaniu wydał kolejny rozkaz, by eskadra VI Armii Lotnictwa Radzieckiego została eskadrą polską. Lotnicy odmawiali, ale nie było wyjścia, bo wiadomo, że Stalinowi się po prostu nie odmawiało. Tak więc następnego ranka wszystkie samoloty przemalowano na polskie barwy, a eskadra stała się częścią nowych sił powietrznych Polski. Żaden z lotników w tym czasie nie mówił po polsku. Natychmiast więc zorganizowano dla nich awaryjny kurs języka polskiego. Piloci latali wprawdzie samolotami w barwach polskich, ale prawo nałożenia munduru. Przysługiwało tylko tym żołnierzom, którzy dobrze mówili już językiem polskim, a to z tego względu, gdyby zostali zestrzeleni i pilot trafiłby do niewoli, no cała ta mistyfikacja zostałaby odkryta. Tak więc w ten sposób armia polska w 1944 roku znacznie się powiększyła. Czy o takim działaniu mówi apostoł Paweł? Jeśli jest potrzeba, ty włóż po prostu inny mundur. Zmień barwy. Dla Żydów stań się jak Żyd, dla nieżydów bądź jak nie Żyd. dla Greków bądź jak Grek. Czy o takim, o takim poddaniu się w niewolę mówi Apostoł Paweł? Zmień mundur, bo ten nie pasuje. Nie, zdecydowanie nie. Apostoł Paweł mówi o wolności w Chrystusie. I mówi o dobrowolności służby, o oddaniu się w taką służbę, po to, by mówiąc językiem zrozumiałym, pozyskać drugiego człowieka. A czasami wystarczą tylko gesty może mniej słów, a więcej praktyki. Wielu z Was doskonale to rozumie, bo praktykujecie to w swoim życiu. Kiedy poprzez drobne gesty. Możemy do drugiego człowieka po prostu dotrzeć. Jak rozumieć tę wolność w Chrystusie, tę pełną wolność w Chrystusie? Czy dzisiaj nie ma takiego zagrożenia w kościele, w naszych zborach, że jednak wkładamy te inne mundury, że stajemy się kimś innym w pewnym sensie? Nie w sobotę, ale w te dni tygodnia. Apostoł Paweł wspomina, również w pierwszym liście do Koryntian, pisze o tym w trzecim rozdziale tegoż listu, o sytuacji, która miała miejsce akurat w tamtym zborze. Ale czy dzisiaj nie ma takiego zagrożenia? Zwróćcie uwagę na ten trzeci rozdział i na krótki fragment od wiersza czwartego począwszy. Albowiem, jeśli jeden mówi, Ja jestem Pawłowy. A drugi, ja jestem Apollosowy, to czyście leśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Czasami zastanawiam się, czy dobrze postrzegam, rozumiem tę wolność w Chrystusie. Bóg pragnie takiego autentyzmu w chrześcijaństwie, szczerości w relacjach. Zdaję sobie sprawę, że przy różnych okazjach wskazuje na ten fragment Pisma Świętego. I on dzisiaj pojawił się prawdopodobnie podczas dyskusji o księdze Jeremiasza. Podczas dzisiejszej tematyki poruszanej w naszych klasach. W dwunastym rozdziale i pierwszym wierszu Jeremiasz mówi o czymś szczególnym. To jest jeden z ulubionych moich tekstów Pisma Świętego. Panie Boże, wybaczcie, ja parafrazuję ten, te słowa. Panie Boże... Ja wiem, że Ty będziesz miał słuszność, ale chciałbym z Tobą porozmawiać o prawie. Chciałbym się z Tobą poprawować. Pan Bóg ceni sobie taką w pełni pojętą szczerość, takie autentyczne chrześcijaństwo. Czy w tym jesteśmy wolni? Czy czujemy się wolnymi ludźmi w Chrystusie? Bóg przecież nie chce nas pozbawiać osobowości. On kształtuje nasz charakter. On chce nas pozbawiać tych złych rzeczy, które w tej osobowości są. On chce oczyścić nasze serce. Bóg uczy nas takich poprawnych relacji ze sobą, z drugim człowiekiem. Otwiera nasze serca dla siebie i po to, byśmy poznawali Boga. Pełna wolność w Bogu świadome poddawanie się w niewolę, by jak najwięcej osób pozyskać. Nadmienie do tego tekstu, który brat Janusz na początku przeczytał: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno. Dzisiaj nawiązujemy do Dnia Stworzenia, do Sabatu. W tych kolejnych fragmentach, czytanych na początku, była myśl o tym, że jesteśmy świątynią ducha, o tym, że Bóg czyni coś na nowo w nas. To jest to stworzenie każdego dnia. Ja każdy tydzień traktuję jako pewien odcinek czasu, a sabat pomaga to wszystko zresetować. I kolejny raz pytam: Panie Boże, ile miejsca w moim sercu jest dla Ciebie? Czy tu jest, jest już świątynia ducha świętego tu w moim sercu, bo Ty tworzysz mnie na nowo? I znowu przepiękna retoryka apostoła Pawła. W drugim liście do Koryntian, piąty rozdział, siedemnasty werset. Znamy te teksty pewnie znakomicie, ale warto je przytoczyć. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, siedemnasty wiersz z piątego rozdziału, drugiego listu do Koryntian. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ale być może w tym naszym chodzeniu z Panem Bogiem Jesteśmy za bardzo apollosowi lub pawłowi. Być może stajemy się niewolnikami przekonań, zasad, uwaga, a nawet przykazań. A nawet przykazań. To wszystko jest bardzo potrzebne, to jest niezbędne. To wszystko prowadzi nas do Boga, i jest niezbędne by Boga poznać. Ale nigdy Boga nie zastąpi. Nigdy Boga nie zastąpią nam pewne zasady. Bóg daje nam pełną wolność w Chrystusie. I to jest niesamowite, że możemy oddać się w niewolę, aby wykorzystując dary, umiejętności, Boże prowadzenie, być przez Boga tak kierowani, by innych zapraszać do Królestwa Bożego. Spierajmy się wzajemnie w tym, Podążaniu do Królestwa Bożego. Spierajmy się i szukajmy takiej inspiracji każdego dnia. By z jednej strony, czując tę wolność, będąc autentyczni w chrześcijaństwie, tacy jacy jesteśmy w tygodniu, tak przychodźmy do Pana Boga, nie nakładajmy jakiegoś innego munduru. Podążajmy za Bogiem, za Chrystusem. Bo Go kochamy, bo On nas. Kocha, bo on nas kształtuje, bo on nas przemienia, bo on ma cudowne prawo, on ma pewne wartości i ideały. I resetujmy ten tydzień, stając się tym nowym stworzeniem w Chrystusie. O tej porze, mniej więcej o tej porze, w październiku, listopadzie, co roku w Rzymie ma miejsce fascynujący spektakl. Wczesnym wieczorem pojawia się nad miastem ogromna chmura, która bardzo szybko zmienia swój kształt, przemieszcza się. Ta chmura jest rokrocznie obserwowana bardzo i badana bardzo dokładnie przez naukowców, którzy tym zagadnieniem są zafascynowani. Okazuje się, że ta chmura jest tworzona. Przez około 7 milionów szpaków, które gromadzą się akurat w tym miejscu. Wczesnym wieczorem wylatując nad miasto, tworzą taki niesamowity spektakl. Chmura przemieszcza się, nabiera kształtów. Oczywiście ma to znaczenie także obronne. Drapieżniki widząc taki duży obiekt raczej zniechęcają się do polowania. Ale co jest zadziwiające? Nigdy podczas obserwacji tego zjawiska nie zauważono, aby jakiekolwiek ptaki zderzały się ze sobą i spadały na dół. A ta chmura pojawia się i znika bardzo szybko, zmienia kształty i przemieszcza się bardzo szybko. Stwierdzono, że reakcja ptaków jest czterokrotnie szybsza. Niż najlepszego pilota odrzutowca człowieka. Cztery razy szybciej te ptaki reagują. Co ciekawe, jak to możliwe, że te ptaki dokładnie podążają i tak składnie, można powiedzieć, przemieszczają się bez żadnych kraks? Okazuje się, że każdy szpak obserwuje dziesięciu swoich najbliższych sąsiadów i dokładnie naśladuje jego ruchy. To umożliwia im taką precyzję w locie. To nie wszystko. Ciekawe jest to, że ktoś ten spektakl wywołuje. Ktoś nadaje kierunek. Jest jeden szpak, który jest przewodnikiem, i to za nim kolejne podążają, naśladują jego ruchy. Podążają w tym samym kierunku, w którym ten szpak się wybiera. I kolejne naśladują kolejnych swoich sąsiadów i podążają za nimi. Ale ten jeden prowadzi ich we właściwym kierunku. I tak myślę w kontekście tej historii o przepięknym fragmencie, który mamy zapisany w liście do hebrajczyków. W dwunastym rozdziale i począwszy od wiersza pierwszego, także jestem przekonany o tym, że ten fragment dobrze Znamy, ale po to przypominamy sobie te słowa, aby one były żywe w nas. Aby każdy dzień był tym zwycięstwem w Chrystusie. Aby każdy dzień był tym podążaniem za tym naszym przewodnikiem. Od Wiersza pierwszego czytamy. Przeto Czy i my, mając obok, około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, Biegnijmy, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, lećmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu. Utrudzeni. Ktoś może powiedzieć, to niewolnictwo. Dlaczego mam się uzależniać od Chrystusa? Ale ta niewola Chrystusowa to wolność od śmierci, grzechu, od świata. Gdy szukałem informacji na temat niewolnictwa, znalazłem informację, że w 1888 roku. Jako ostatni kraj Brazylia zniosła niewolnictwo, ale przecież dzisiaj grozi nam niewolnictwo. Może nie takie fizyczne, choć nie można i tego wykluczyć, ale nie daj Panie Boże, ale takie duchowe. Czasami my sami możemy się czymś zniewolić. Możemy być wolnymi ludźmi w Chrystusie albo oddać się w niewolę. Ale jeśli już, to czyńmy to tak jak apostoł Paweł. Jestem wolnym człowiekiem w Chrystusie, ale oddaję się w niewolę wszystkim. A może jesteśmy czymś zniewoleni? Może jesteśmy Apollosowi lub Pawłowi? A może brakuje nam takiego autentyzmu w naszym chodzeniu z Panem Bogiem i kierujemy się zasadami, które stosuje inna osoba w swoim życiu? Co nas przybliża do Pana Boga tak naprawdę? Czy chodzenie w cudzym mundurze nie czyni z nas innej osoby? To też nie niewola. Niech nasze życie będzie kolorowe, zabarwione kolorami dobrej nowiny, zabarwione Chrystusem. Bo tak naprawdę z Chrystusem jesteśmy tylko wolnymi ludźmi. O czym apostoł Jan przypomina, przypominając słowa Pana Jezusa. Swojej Ewangelii pisze: Jeśli Syn Boży was wyswobodzi, prawdziwie, wolnymi będziecie. Moi drodzy, i chociaż to niewola Chrystusa, w pewnym sensie takiej niewoli wam życzę, bo tak naprawdę to pełna wolność. Pełna wolność w Chrystusie, pełna wolność w Chrystusie, a pewna zależność od Niego. Niech Bóg was prowadzi każdego dnia, aby mając takiego przewodnika. Umiejętnie udało się za nim podążać w każdym doświadczeniu naszego życia. Byśmy wspierając się wzajemnie, tworzyli taki spektakl na niebie. I by ludzie, patrząc na to, co ma miejsce w naszym życiu, mówili: Chwała Bogu, Bóg jest wielki. Ja też chcę takiego królestwa w moim sercu. Ja też chcę takiej świątyni w moim sercu. Niech to błogosławieństwo Wam towarzyszy. Amen.